Witajcie moi drodzy, Krzysztof na kanale Garaż, Taki krótki odcinek. Volkswagen Up rok 2015. Nie ma pewnych zasilań tutaj. I tam część, część odbiorników wnętrze nie działa, światła jakieś tam. Już odkryłem przyczynę dlaczego. No tu nie ma ten przekaźnik się nie załącza. Ten przekaźnik jest sterowany BCM. BCM jest sterowany stacyjką, teraz pytanie, czy to BCM świruje, czy stacyjka, ale co ja chciałem Wam pokazać, słuchajcie, wyjmę to, po pierwsze, no nie mogę zdjąć te, 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 tego gówna, nie mogę zdjąć, czyli tej osłony, ona tu jest dzielona, ale tam, tam, tam sprawdziłem, że ona jest grzana ze sobą, są pozgrzewane, według instrukcji z Elsy, to należy tu zdjąć jakąś klapkę, tutaj nie ma żadnej klapki, to rozkręciłem, Kawałek tunelu, no ale nie wiem jak to wyjąć. Tu nie ma żadnych śrub, natomiast ten element, ten jest aż pizdą tamca aż do końca to jest cała konsola. To jest jed, jed, jeden monolit. Jak ktoś ma Volkswagena APA, to powiedzcie mi jak, jak, jak to zdjąć, nie? Bo jakbym chciał się tutaj gdzieś dobierać, to coś wam pokażę. To jest masakra. Masakra. Ktoś kto to wymyślił, to... Ja nie wiem, już mi ktoś zarzucił, że ja tam na producentów prze klinam ale zobaczcie na to to jest spornik bezpieczników przekaźników tam wchodzi główna wiązka tamtędy tutaj są bezpieczniki od dołu, żeby coś na nich porobić to wszystko jest tak za zaciągnięte, że nie wiem ale przyszedłem do instrukcji, bo chcę się dostać do tych przekaźników żeby je pomierzyć, gdzie jest BCM żeby pomierzyć podłączenia słuchajcie, BCM jest z tyłu za tym tam w pizdu nie mogę nawet do niego sięgnąć ręką o, tam jest jego wtyczka Natomiast powiem Wam tak, żeby zdjąć ten, ten, ten spornik, ten cały, co się rusza, to całe to jest takie wielkie aż tam do tyłu. Trzeba odkręcić trzy śrubki, które są tam, tam. Tylko taki szkopu jest tym, że te trzy nakrętki są z przeciwnej strony, są z tamtej strony, od strony grodzi. Wrzucę Wam tutaj teraz zdjęcie, jak to wygląda. No i to zdjęcie jest pokazane od strony grodzi, że należy wykręcić trzy śrubki, trzy nakrętki, które są gdzieś tam z przeciwnej strony. Jak do kurwy odkręcić te trzy nakrętki, jeżeli one są z przeciwnej strony, do których nie ma żadnego dostępu. Ani stąd, ani od dołu, tam wsadziłem rękę yy, na, na, na dole po łokieć, pocięłem się, krew mi napierdziela z palców, masakra i nie mogę wymacać tych śrubek. BCM jest z przeciwnej strony, wtyczki są z przeciwnej strony. Kto to kurde wymyślił? No jak to jak, jak to jest? No przecież żeby to zrobić, to trzeba by. Nie wiem, od to się dostać, żeby to próbować wykręcić, nie? No absolutnie tam ręki nie można wsadzić. Jak ktoś wymyślił takie coś, żeby śrubki mocujące cały ten plastikowy element, no to nie jest tak łatwe do wyciągnięcia, bo tu jest związka wchodzi gruba z tej strony, kto to wymyślił? No kto to wymyślił? co teraz wycieraczki zrzucać tam, żeby, żeby ten element odkręcić? Już abstrahuję od tej deski, bo się dostanę do tego. Natomiast no jak to rozbierać, jak ktoś ma apa, to, to, to niech powie co tutaj rozebrać. Bo jakieś wersje były z ozdobną listwą, z jakimś schowkiem, coś tam. No nie mogę tego zdjąć. Ale no dobrze, mówię, to ja się tu dostanę, nie? Ale nie mogę nic pomierzyć. Nie mogę nic pomierzyć. Te gniazdka oczywiście bez yy, przekaźników wpadają do środka. Ja już je odpięłem jedno i wypchałem. I potem już nie, nie, tu paluszkiem tylko celowałem, żeby je tu w gniazdo włożyć. I już, już był mega problem. Do styków od tyłu tego gniazda, gdzie one tam idą, te przewody, nie można się dostać. No masakra. Masakra. Ja wiem, że to mały samochód, to trzeba było upchać. No ale to kurwa się robi z głową. To Z tego, że ona ta się fajnie rusza, żeby tu była śrubka. O tu, by człowiek odkręcił, zdjął, obrócił ile się da, wypiął tam bcm z tyłu. To jest BCM, tutaj jego widać plecy, nie? Tam w środku, jego tutaj, tutaj go wyczu wy wyczuwam. On się odpina. Tam na dole ma jakieś zaczepy, ale to wszystko by trzeba było robić na czuja. Gniazdo OBD jest tam, te też za tym. Tego ani obrócić nie możecie. No, no nie wyciągnę tych. I to ma plecy ten sterownik, nie ten, ta, ta, ta skrzyneczka. Ona ma plecy. Nie wiem czy to się skupia dobrze. O! Run. Chciał to wyjąć, to. Dajcie spokój, niech ktoś mi podpowie. Ja tu muszę zrobić obejście pewne. Ja im tu uruchomię ten samochód. Bo tu przede wszystkim nie chodzi o Wentylacja, wentylator, klima, cały panel nie chodzi. Jakieś światła nie chodzą, wycieraczki. Uciekło jedno zasilanie, wiem gdzie, nie wiem dlaczego, ja tu zrobię obejście Ale jak ktoś może i ktoś wie, to podpowiedzcie mi, jak czy ktoś kiedykolwiek zdejmował takie coś I jak zdjąć tą konsolę, to już same samej ciekawości, jak zdjąć tą konsolę, bo Jeszcze muszę się, no ona się pocinała, po, zacinała Bo muszę się dostać jeszcze do Być może przyczyną jest też włącznik zaponu Czyli tak zwana kostka stacyjki Ale nie mogę nic pomierzyć No, no nie mogę nic pomierzyć Tutaj zaraz się to będzie metodą wymień I sprawdź Bo, bo no jak nie mam możliwości pomiarów żadnych lipa, nie Widzicie jakie są teraz skonstruowane samochody Masakra Masakra